zespół ocaleńca poaborcyjnego jest zespołem, który występuje u dzieci, które mogą stać się tym ocaleńcem w szereg różnych sposobów. Odsyłam do lektury specjalistów w tej dziedzinie, dr Witold Simon, a za granicą dr Maria Simon, zbieżność przypadkowa. W sposób dosyć pełny opisują ten typ zaburzenia psychicznego. Jest to zespół oczywiście jeszcze mało opisany. W Polsce na ten zespół cierpi bardzo wiele osób, ponieważ w czasie poprzedniej ustawy z roku 56 do 93 zamordowano w Polsce bardzo wiele ludzi w życiu prenatalnym. Oblicza się, że to były miliony osób. To dopóki nie wyszła ustawa obecna. Wszystkie osoby, które są w rodzinach, gdzie dokonano takiego zespołu poaborcyjnego, mogą liczyć się z takim występowaniem zespołu u siebie. Wnioskuję i mamy na to dowody naukowe, że agresja i przemoc jest związana w dużej mierze z występowaniem bardzo popularnie tego zespołu, o którym nawet nie wiemy dzisiaj, jak dużo osób cierpi z tego powodu. Bardzo dużo osób. Wymaga to teraz rzetelnych badań i przedstawienia opinii społecznej.